proszę Państwa, trochę poważniej. Jeszcze jedno kliknięcie. Okej. Okay. Proszę Państwa, tak nawiązując do tego, co powiedział Pan Starosta. Dzieci nam pouciekały do sieci, uczniowie nam pouciekali i są też w tej sieci. Co robią w tej sieci? No tak myślę, że przede wszystkim grają i gdzieś są na portalach społecznościowych. Z tą edukacją, to pewnie byśmy mogli długo dyskutować i rozmawiać. Pytanie brzmi, czy my, rodzice, nauczyciele, również w tej sieci jesteśmy? Czy posiadamy takie podstawowe umiejętności? Czy potrafimy również monitorować to wszystko, co w tej sieci nasze dzieci, czy nasi uczniowie robią? Trudno powiedzieć, chociaż moje doświadczenia jako nauczyciela też są jakby dosyć różne i mam takie wrażenie, że aż tak dużo nas w tej sieci nie jest. Mówię tu o nauczycielach i rodzicach. Oczywiście są wyjątki, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaków, o naszych uczniów, to oni generalnie są w 100%. I to już na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej. I okej, okay, tu się pojawia, proszę Państwa, kolejne pytanie. Czy my jako rodzice i nauczyciele musimy w tej sieci być? I pewnie możemy sobie dyskutować. No i na przykład część nauczycieli mówi, że nie chce być, nie będzie i koniec rozmowy. I ja ich potrafię jakby zrozumieć. Mimo, że ja jakby zawodowo zajmuję się nowymi technologiami, czy uczę tam przedmiotów, powiedzmy, informatycznych. Natomiast, proszę Państwa, mamy jeden wspólny cel i nie da się od tego uciec. To jest wręcz nasz obowiązek. Mianowicie bezpieczeństwo w sieci. Można nie lubić social mediów, można nie rozumieć, dlaczego tyle godzin dziecko, uczeń spędza w internecie grając. Natomiast bezpieczeństwo w sieci to jest nasz wspólny cel i interes. I nie ma tutaj jakby opcji, że możemy sobie ten element odpuścić. Po prostu zwyczajnie czegoś takiego nie ma. Tą minimalną wiedzę każdy z nas powinien mimo wszystko, proszę Państwa, posiadać. Czy jesteśmy w stanie zapobiec, czy jesteśmy w stanie ogarnąć internet? Oczywiście, że nie. To, co możemy zrobić, to ewentualnie dbać o wyższą świadomość użytkowników tego internetu, czyli dzieciaków i naszych uczniów, i minimalizować straty. I tyle w temacie. I niestety zabrzmiało to niefajnie na samym początku, ale warto też mieć jakby tego świadomość, że nie jesteśmy w stanie zapobiec, ale tą wiedzę podstawową powinniśmy mieć i pewne mechanizmy w internecie powinniśmy rozumieć. Poproszę o kolejny slajd. OK, przejdźmy do naszego projektu. Wszystkie grafiki, wszystko to, co w tej prezentacji się znajduje, zostało wykonane przez młodzież. Oczywiście są fajne, tak? Także wiem, że czuję, że Wam się podobają. Przejdźmy do następnego slajdu. OK, też cel naszego projektu. Oczywiście jak to cel, musiał być napisany bardzo poważnie, ale tak naprawdę, proszę Państwa, jeżeli czytacie, przeczytaliście już ten krótki tekst, to jest ten główny jakby nasz cel projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa, to zwróćcie Państwo uwagę, że tu są jakby takie cztery podstawowe elementy. I poproszę o kolejny slajd. Nie udało nam się jakby zapisać tego w języku polskim, przepraszam od razu, taka trochę też dzisiaj moda. To też jest jakby specyfika internetu. Jak Państwo jesteście w stanie z tego naszego, powiedzmy, że loga projektowego odczytać te słowa klucze, to mamy webinary, graphic recording, e-learning, webquesty. Czyli staraliśmy się w tym naszym projekcie nagromadzić maksymalnie dużo, nie wiem, czy nowatorskich rzeczy. Ja nie lubię tego słowa. To w szkole bardzo często jakby troszeczkę nadużywamy pojęcia, że coś jest innowacyjne, nowatorskie. To zależy, jaki przyjmiemy punkt widzenia. Tak? Dla jednej osoby to będzie nowatorskie i odkrywcze, a dla innych szkół, uczniów, nauczycieli pewnie nie. Ale staraliśmy się mimo wszystko pewne nowości, może tak to ujmę, do tego projektu wrzucić, bo naszym celem jako fundacji jest wspomaganie szkoły. Nie zawsze szkoła ma jakby możliwość techniczną, często też finansową, z pewnych rzeczy skorzystać. Tak, podam Państwu przykład, choćby te webinary.
W ramach projektu odbywały się webinary i muszę powiedzieć uczciwie i szczerze, że kiedy rozmawiałem z uczniami, to generalnie nikt z nich wcześniej nie spotkał się z taką formułą przekazywania wiedzy. To jest też dla nas jako fundacji pewna informacja zwrotna i po to to Państwu mówię dzisiaj publicznie, żebyście Państwo jakby również wzięli to pod uwagę, że może warto od czasu do czasu w takiej innej formule zrobić zajęcia, jako pewne uzupełnienie, jako wzbogacenie tego swojego procesu nauczania. Jeżeli chodzi o nauczycieli, tu było różnie. Byli nauczyciele, którzy jakby na co dzień, może nie na co dzień, za duże słowo, ale wiedzieli, korzystali kiedyś w przeszłości z takiej formuły zdobywania wiedzy. No właśnie, to wracając do tego, co powiedziałem przed momentem. Dla mnie webinary to no szału nie ma, no są po prostu zwyczajnie. Natomiast okazuje się, że na tym rynku szkolnym czy edukacyjnym może warto na przykład takie elementy promować. Podobnie z Graphic Recording, a tak naprawdę z całym myśleniem wizualnym, to też taka nowość dzisiaj w edukacji. I tutaj trenerzy podczas tych warsztatów nie tylko zajmowali się graphic recordingiem, ale też jakby innymi elementami, notowaniem graficznym, czyli sketchnotingiem i jeszcze innymi rzeczami, bo to nie moja działka. Patrzę na Agnieszkę, bo to jest jakby jej działka. E-learning to sprawa dużo jakby bardziej powszechna, podobnie metoda projektu z wykorzystaniem technologii, czyli po prostu zwyczajnie WebQuest. Jakby nie jest pewnie w tym momencie ważne, ile odbyło się warsztatów, ile odbyło się konsultacji. Pewnie to nie są jakby najważniejsze w tym momencie rzeczy, bo to są czysto takie techniczne rzeczy. Ale powiem Państwu, że jako taką też informację zwrotną, mówimy o projekcie, w jakimś sensie go podsumowujemy, że okazało się, że social media są dzisiaj, dobra, tak naprawdę Facebook jest dzisiaj podstawową płaszczyzną komunikacji zarówno z nauczycielami, a przede wszystkim z uczniami. Facebook, który edukacyjnie pewnie nadaje się, tak sobie się nadaje do pracy w szkole, natomiast okazało się, że takiej prostej, szybkiej komunikacji był dużo bardziej skuteczny niż na przykład ten mój ukochany e-learning, który jest nadal ukochany, ale okazało się, że nie zawsze młodzieży aż tak bardzo się podobał, zdecydowanie woleli prostsze jakby kanały komunikacji. To też jest taka jakby dla Państwa informacja. Poproszę o następny slajd. Projekt jeszcze, proszę Państwa, trwa, ale tak sobie wymyśliliśmy, że zrobimy tą konferencję trochę wcześniej, przede wszystkim ze względu na to, że no, projekt się kończy oficjalnie 30 czerwca, rozpoczął się we wrześniu, czyli właściwie cały rok szkolny trwał. Zdając sobie sprawę, sam pracuję też w szkole, że ten okres już od połowy czerwca to taki okres, kiedy podsumowuje się rok szkolny, stąd konferencję zrobiliśmy jeszcze w maju. Natomiast co jest gotowe lub co jest jakby w trakcie implementacji, czyli z jakimi produktami będziecie mogli Państwo, z jakich produktów będziecie mogli korzystać. Oczywiście one będą na wolnej licencji, czyli w dowolny sposób będziecie mogli Państwo z tych materiałów, które wypracowano w projekcie, skorzystać. Będą dwa kursy e-learningowe, one będą na platformie Szkoła Moodle. Jeden kurs będzie dotyczył metody WebQuest, a drugi będzie dotyczył bezpieczeństwa w sieci. Co w tych kursach jest? Więc są te materiały, które wypracowała młodzież, plus są webinary, które odbyły się dla nauczycieli, plus częściowo również wystąpienia, bo nie wszystkie, wystąpienia z dzisiejszej konferencji. Oczywiście mówię o wystąpieniach merytorycznych, a nie o moim gadu-gadu. Ok, następny slajd. 7 multibooków. To jest taka moja zajawka była, mianowicie ja od iluś tam lat choruję na fajnego multibooka w edukacji. Fajnego to jest taki multibook, który przede wszystkim został stworzony przez dzieciaków dla dzieciaków. Bo sprawdziłem to już, że mój punkt widzenia, a punkt widzenia tych dzieciaków, dla których ja coś piszę, często niestety jest trochę inny. To jest tak, że ja mam takie poczucie, no, genialne, po czym daję moim właściwie już, bo to jest młodzież, prawie dorosłym uczniom, którzy stwierdzają, panie profesorze, to jest dupanie. No i ząk.
W związku z tym w momencie, kiedy jakby tworzyliśmy zarys tego projektu, to mi bardzo na tym zależało i tutaj młodzież pewnie nie wszyscy mnie lubią za to, bo ich goniłem później. Bardzo mi zależało na tym, żeby po prostu sami uczniowie zrobili coś dla uczniów. Ja tego nie oceniam, czy mi się to merytorycznie podoba, znaczy merytorycznie musi być to prawidłowe, ale czy ten filmik jest fajniejszy, a tamten jest mniej fajny, czy te grafiki wymyślili w ten sposób, czy w inny sposób. Założyłem po prostu, że no kto najlepiej napisze coś dla swoich koleżanek i kolegów. No właśnie, ten młody człowiek. Projekt był tak sformatowany, że mieliśmy tu uczniów liceum ogólnokształcących, szkół technicznych, ale również jeden zespół projektowy z gimnazjum, który dostał bardzo wdzięczny temat, bo dostał social media. I ich punkt widzenia na social media to pewnie jest inny niż już, nie wiem, maturzysty, który korzysta jakby no, nawet z innych aplikacji pewnie. 7 multibooków. Multibook, czyli filmiki, audiokasty, grafika i minimalna ilość tekstu. Wszystko będzie opublikowane w sieci w formacie HTML5, czyli format uniwersalny, który jest czytany przez wszystkie systemy operacyjne, przez wszystkie urządzenia, łącznie z urządzeniami mobilnymi. Bo taki był też cel i oczywiście, tak jak powiedziałem, jak wszystkie produkty tego projektu na otwartej licencji, czyli można w dowolny sposób z tego korzystać. To jest tematyka tych 7 multibooków. OK, poproszę o kolejny slajd. Dobrze, jak taki filmik wygląda? Proszę bardzo. Bezpieczeństwo to podstawa, szczególnie w sieci. To jest Krystian. Typowy uczeń technikum z laptopem, przechadzający się po szkolnym deptaku. Zmęczony lekcjami polskiego i historii, postanawia usiąść na ławce i zadzwonić do swojej przyjaciółki. Po chwili konwersacji, przepełnionej barwnymi opisami dzisiejszego dnia, przychodzą do niego najlepsi przyjaciele. Są zaciekawieni grą piłkarzy na szkolnym boisku i proponują Krystianowi, by pooglądał z nimi zmagania sportowców. Nasz bohater przystaje na ich propozycję. Gdy Krystian ogląda mecz, ktoś kradnie laptopa z tymi danymi i oddala się niezauważony. W tak łatwy sposób zyskał dostęp do personalnych informacji Krystiana. Zadowolony z łatwego łupu udaje się do ciupli i dokończyć dzieła. Ma już z góry ustalony plan działania. Najpierw musi zainstalować złośliwe oprogramowanie, by bez problemu zalogować się na konto Krystiana. Nasza ofiara korzysta z różnych usług internetowych. Facebook, Instagram, Twitter, e-mail, serwisy aukcyjne, płatność bankowa online i inne. Na swojej przeglądarce ma zapisane hasło do poszczególnych kont. Toteż haker nie musi ich łamać. Wystarczy, że włączy przeglądarkę i skopiuje prywatne dane na przenośny dysk flash. To prawda, że zapisywanie haseł w pamięci przeglądarki jest wygodne, ale niestety, jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty danych osobowych. Przez stratę danych, Krystian jest narażony na poważne konsekwencje swojej nieostrożności, np. kradzież pieniędzy z internetowego konta bankowego, zawieranie transakcji opiewających na duże kwoty, np. w serwisach aukcyjnych, lub bezprawne zamieszczanie oczerniających i szykanujących wpisów na portalach społecznościowych. To tylko jedne z wielu konsekwencji nieostrożności w internecie. Po skończonej robocie wyrzuca laptopa, by nie pozostawić żadnych śladów. W taki oto sposób wykorzystał dane i przysporzył wielu niepotrzebnych problemów swojej ofierze. Wstrzeście się! Do zobaczenia w internecie. Okej, poproszę o następny slajd. Okej, proszę Państwa, no tak mniej więcej to wygląda. Wiadomo, zespół szkół ponadgimnazjalnych w Czankowie.
te filmy są różne i różniste. Tu też nie chodziło o to, żeby przedłużać, bo no, ma być to niespodzianka, ale powiem, bo no, każdy ma jakieś tam swoje poczucie humoru, tak? I powiem szczerze, że mnie tak no, totalnie rozwaliły filmiki z Goraja, zespołu szkół leśnych, króciutkie, takie 30-sekundowe, ze względu na taki specyficzny dowcip. Zobaczycie Państwo, warto naprawdę poczekać. Właściwie w każdym multibooku znajduje się wideocast lub audiocasty plus sporo grafik, naprawdę tekstu jest mało. Ja tutaj już przed konferencją jeszcze rozmawiałem z panią. No cóż, takie mamy czasy, że jednak młodzież woli oglądać, a mniej czytać, stąd te multibooki no, są w dużym stopniu takie obrazkowe. Proszę Państwa, to kolejny, już podsumowując, to kolejny projekt, który Fundacja robiła z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Wcześniej był projekt, gdzie macie już Państwo dostęp do kursu e-learningowego i do e-booka, który jest zrobiony w formie gry. Chcemy kontynuować projekt Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa. Żadna tajemnica, będziemy aplikować znowu do Fundacji. Dajemy dzieciom siłę, żeby kolejną edycję tego projektu realizować. Doświadczenie mnie uczy i też po rozmowach jakby z nauczycielami, a przede wszystkim uczniami, wydaje mi się, że właśnie ta formuła takich krótkich wideokastów będzie jakby najbardziej przemawiała do wyobraźni, będzie najbardziej skuteczna. Okej. Ja ze swojej strony bardzo poproszę jeszcze ostatni slajd, bo zaraz oddam głos Agnieszce i przejdziemy do tej części takiej bardzo oficjalnej. Ja bym chciał ze swojej strony bardzo podziękować. Wiem, że wymęczyłem was, jeszcze nie koniec, jeszcze trochę was pomęczę. Mówię tu o uczniach. Chciałbym wam bardzo podziękować za współpracę, bardzo serdecznie podziękować również opiekunom, którzy też wykazali dużą dawkę cierpliwości w stosunku do mojej osoby, bo gdzieś tam goniłem, szczególnie w ostatnim okresie, no, pilnując terminów. Chciałbym podziękować wszystkim trenerom, którzy brali udział w projekcie. Chciałbym również podziękować dyrekcji szkół za to, że no, pozwolili nam w swoich szkołach czy placówkach ten projekt realizować. 7 grup projektowych, 6 szkół, tak jak powiedziałem, od gimnazjum przez szkoły techniczne, zespoły szkół po liceum. Bardzo się też cieszymy, że udało nam się tak fajnie sprofilować te szkoły, bo mamy szkołę, tak jak powiedziałem, gimnazjum, ale i liceum prywatne, ale również liceum publiczne. Taką no, ciekawą szkołę, właśnie jak zespół szkół leśnych Goraj, no bo mundurową, no i potężną szkołę, zespół szkół ponadgimnazjalnych w Czankowie. Także no, różnorodność zespół szkół technicznych w Czciance. Bardzo też się cieszę, że tych czcianeckich szkół, bo Fundacja przecież ma swoją siedzibę w Czciance, też była spora ilość. Czyli z mojej strony wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam teraz.